Cześć, witajcie, Retroszpunta Fan się kłania, witam Was serdecznie. A do nagrania dzisiejszego materiału zainspirował mnie wczorajszym komentarzem Rileft pod materiałem z gry Father Christmas, w którym to próbowałem, jak co roku 6 grudnia, dostarczyć wirtualnie prezenty wszystkim dzieciom na całym świecie, przy pomocy oczywiście moich ukochanych reniferów. No i w swoim komentarzu zaproponowałby w przyszłym roku zagrać w grę Special Delivery. Oczywiście to jest wersja, nie wersja, no gra na Atari, w której to oczywiście Świętym Mikołajem staramy się również dostarczyć gry. No i powiem szczerze, gdy tą grę zobaczyłem w dniu dzisiejszym, no to lekko zostałem rozczarowany, jak zobaczyłem oczywiście tą grafikę, mając na uwadze oczywiście tą, jaka jest w grze Father Christmas. No ale nie byłbym sobą, gdybym nie uruchomił YouTube'a i nie zobaczył pierwszego lepszego gameplaya. I powiem szczerze, że ta gra mi się spodobała na tyle, że postanowiłem ją Wam przypomnieć. A być może są takie osoby, które tej gry nie znają, no to przy okazji chciałem Wam ją zaprezentować. Bo nie jest to taka typowo zręcznościówka, w której wsiadamy do sań, no i przy pomocy reniferów podróżujemy po świecie i po prostu rzucamy prezenty do każdego napotkanego domu. Nie. To byłoby zbyt proste i zbyt ubogie. Ta gra jest naprawdę rozbudowana. Poczynając od tego, że musimy latając po niebie, poprzez tworzach zbierać prezenty, które rzucane są nam za pomocą aniołków. Jednocześnie musimy unikać tych rzucanych, które są w kolorze takim ciemnym, brązowym, bo to powoduje, że będzie nam znikał z naszego magazynku, czy z tych, które już żeśmy zebrali prezenty, każdy jeden. Każdy jeden będzie nam znikał wtedy, gdy będziemy zbierać ten brązowy jeden prezent. Więc to jest takie jedno utrudnienie. Dodatkowo musimy uważać, by nie dotykać chmur, bo to też będzie powodowało, że będzie nam się zmniejszał stan prezentów. No i co jest najfajniejsze również w tej grze, to, że oprócz tego, że rzucamy prezenty bezpośrednio wciskając fire do domów jednorodzinnych, tych mniejszych, natomiast jeśli napotkamy te nieco większe, no to lądujemy na dachu, no i tu się zaczyna cała zabawa, bo Mikołajem, by dostać się do środka domu, musimy przejść przez komin. A żeby przejść przez ten komin, no to musimy wejść do środka i oczywiście schodząc z ladu musimy omijać płomienie, które wydobywają się z gorącego paleniska znajdującego się w domu, więc tutaj łatwo idzie stracić życie. I jeśli jesteśmy przy życiach, mamy 5 żyć, które są wyrażone, czy to jest interpretowane jako 5 godzin, prawdopodobnie do gwiazdki. Każda utrata życia powoduje 1 godzinę mniej. No i oczywiście, jeśli dojdziemy do stanu 0, no to kończymy grę. Więc to jest jak gdyby pierwsza przeszkoda i pierwszy przyczynek do tego, że możemy stracić życie. A drugi przyczynek jest taki, że jak się znajdziemy w środku domu, to w różnych pokojach jest rozmieszczona po pierwsze choinka, do której musimy podejść i zostawić prezent, a po drugie w innym pokoju znajduje się klucz, za pomocą którego będziemy mogli oczywiście wyjść na zewnątrz, wrócić do sani, no i oczywiście znowu zbierać prezenty i rozdawać dzieciom. No i problem polega tylko na tym, że po tym domu biegają dzieci. Jeśli dzieci nas zobaczą, to również tracimy życie, więc to jest taki fajny aspekt zręcznościowy tej gry. No i bardzo przyjemnie się w tą grę gra. No więc no nie pozostaje nam nic innego, jak czmychnąć szybciutko do rozdać prezenty, czmychnąć szybciutko do sani, no i znowu pozbierać prezenty i rozdać. No i tak de facto można by było grać w koło Macieja, no ale oczywiście tak prosto nie ma. A jak prosto jest, no to zaraz zobaczycie, jak mi osobiście pójdzie. Czy mi się to uda rozdać prezenty dzieciom na całym świecie? Ciężko mi powiedzieć, bo o tyle, o ile w grze Father Christmas mieliśmy po prostu to podzielone na etapy, między innymi na kontynenty, także tutaj w tej grze tego podziału nie ma, więc gramy tak długo, aż stracimy wszystkie życie. No to co, zaczynamy w takim razie. Special Delivery na tapet. Nie wiem, co to jest ten target, przynajmniej do tego jeszcze nie doszedłem. Teraz mam 6, przedtem miałem 8, jak zaczynałem grę, no i reasumując, przechodząc już do samej gry, zbieramy oczywiście te prezenty, które są nam rzucane przez aniołki. Musimy tutaj uważać, by nie dotykać oczywiście chmur, no i by nie zbierać tych ciemnych prezentów rzucanych przez te brązowe aniołki. No i oczywiście uważać na te błyskawice, bo one nam po prostu będą zabierać
jedną sztukę zebranych zasobów, oczywiście prezentów, tak? I teraz nie wiem, czy dobrze zauważyłem, jeśli mamy poniżej zebranych 8 prezentów, no to mamy możliwość dostarczenia prezentów tylko do tych małych, jednorodzinnych domków. Natomiast jeśli tych prezentów mamy przynajmniej 8, no to w tym momencie pojawiają się nam na planszy domy jednorodzinne nieco większe, no i tam jest właśnie możliwość wejścia do środka. No zobaczymy, może mi się uda spróbować teraz zebrać. No, niestety gadu i już tutaj ajajaj, dotknąłem. Dotknąłem chmury, wziąłem niepotrzebnie zły prezent. Spróbujemy teraz to teraz nadgonić, nie wiem, czy się uda. No, w takim tempie i w takim sposobie niestety nie będzie mi to dane. No, teraz jeszcze się tutaj dotknąłem. No, tutaj jeszcze niecelne. No i dobra, spróbujmy jeszcze raz teraz zbierać prezenty. Na razie jeden zebrany. O, uwaga na te pioruny. No właśnie. Ajajaj, ale ja strasznie kaleczę. Może teraz się uda. No, teraz jeszcze nie, ale może... Uwaga. Chciałem powiedzieć, że mamy jeden. Ja spróbuję może nic nie komentować. Może mi to lepiej pójdzie. Bo teraz się już zaczęły domki. Więc tutaj już... Dobra, zbieramy od początku prezenty. Może teraz się uda. Drugi. Trzeci. Tu nie zdążę. Aj, nie zauważyłem tego ciemnego prezencika. Cztery. Tego mi się też nie uda zebrać. Tego też. No i znowu będziemy mieli tutaj małe domki, tak? Bo mam tylko 4 zebrane prezenty. Ajajku. Chciałbym mimo wszystko spróbować wejść do środka tego budynku, by wam to pokazać, jak to wygląda ładnie. Może teraz. Ajajajaj. Trzy. Idzie dobrze. 4. 5. Ostrożnie. No i tu już musiałem niestety dotknąć. A jest, udało się. Czyli z 5 też się udaje, że tak powiem, wejść do dużego domu jednorodzinnego. No i tutaj mamy właśnie ten element zręczności. Trzeba uważać, trzeba się pośpieszyć. No właśnie. Dodatkowo ta kula z góry powoduje, że w momencie zetknięcia z nami, no niestety tracimy życie. Ajajajajaj. Już traciliśmy prezenty. Może teraz się uda bezpiecznie zejść na dół. No, brawo. Udało się? Udało się. Całe szczęście, etap komina zaliczony. No i teraz zobaczcie sobie, mamy tutaj pokoje, mamy poniżej choinkę, biegające dzieci. No i musimy tak zrobić, żeby dostarczyć oczywiście prezent pod choinkę. No, co nie będzie takie proste oczywiście. Spróbujmy to wziąć z lewej strony. A, kurczę, prawie mnie dziecko zobaczyło. Dobra. No, idź do drugiego pokoju, dzieciaku. Prezent podłożony. No i teraz musimy zejść na sam dół, wziąć... No niestety. Tak. Nie udało mi się zdobyć klucza. Zostałem zauważony. Oczywiście straciłem życie. A tego się już mi nie uda zdobyć. 4. Może jeszcze jeden, tak, 5. I to wystarczy do tego, by znowu zaliczyć, o właśnie, duże domki jednorodzinne. Może teraz się uda.
no właśnie, to jest ciężko, ciężko, powiem szczerze, tak wycyrklować. No jeszcze tutaj dotknąłem. Może teraz się uda ten etap kominowy przejść. Lewo. Prawo. Damy lewo. Dobra. Czyli etap kominowy zaliczony. Spróbujemy teraz rozdać prezenty, no i wrócić do naszych sań, gdzie mamy choinkę. Znowu po prawej stronie poniżej. Spróbujemy tutaj zejść na dół. Chłopczyku, idź do dużego pokoju. Dobra, kluczyk. Kluczyk mamy. Gdzie mamy wejście? Na pierwszym piętrze. Dobra. Spróbujemy sobie tutaj wejść do góry, w lewo. No i chyba będziemy mieli ten etap zaliczony. Dobra. Udało się dostarczyć prezenciki. No i teraz znowu musimy pozbierać następne prezenciki rzucane przez aniołki. Aj, kurczę, blaszka, nie udało się uniknąć. Tego się też nie udało zdobyć. Ile mamy? 2, 3. Omijamy oczywiście ten ciemny prezent, niedobry. Ten zbieramy. Uwaga na burzę. Pioruny, tego się nam też nie uda zdobyć, ale ten się udało. 5 mamy, tak? Czyli tutaj mamy małe domki jednorodzinne. Rzucamy oczywiście do kominów prezenty. Dzieci się rano ucieszą. No gorzej, jak ktoś ma rozpalony piec. Piec, czy też palenisko, no to w tym momencie po wrzuceniu takiego prezentu do komina, no niestety zostaną same strzępy. Rzecz normalna. Dobra, przyspieszmy. A, nie uda się zebrać, niestety. Tu omijamy, oczywiście. Ile ostatnie życie nam zostało, tak? Interpretowane jako 1 godzina do gwiazdki. Tak by to chyba wyglądało. No co, na razie nam się 0 prezentów udało zebrać. Mamy pierwszy. Drugi. Trzeci. No idzie spłatka. 4. I chyba teraz jest etap rzucania prezentów do domków. Tak jest. Tak. O właśnie. No i teraz próbujemy jeszcze zaliczyć przynajmniej 5 zebranych prezentów, tak by móc się cieszyć tym etapem kominowo-domowym. Ojejku, 3. No nie zauważyłem. Za późno się kapnąłem. Straciłem jeden prezent. Tego też mi się nie udało zebrać. 3. Ej. 4. Znowu tu mamy małe domki. No i znowu zbieramy, tak? No spróbuję teraz jeszcze znaleźć, złapać ich 5 prezentów. Ajajaj. Game over. Aha, czyli jednak piorun nas niestety zabija, tak? Ja myślałem tylko tyle, że zetknięcie z błyskawicą powoduje, że zmniejsza się ilość prezentów w naszym worze znajdującym się na saniach, a tu niestety powoduje to, że tracimy jedno życie. No i co? Co powiecie o tym tytule? Podoba wam się? Ja zostawię w opisie filmu link, z pozycji którego będziecie sobie mogli ściągnąć grę, jeśli oczywiście ktoś z was będzie chciał spróbować dostarczyć oczywiście prezenty dzieciom. No a tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.